Nowe terytorium. Dobra. O, niesamowite. Szybko, Jeremy, ruszaj się, bo znów zabraknie ciepłej wody. Hej, pamiętacie pustelnię? Dom, w którym Elita miała wizję? Wolę go nie pamiętać. No, chciałem go sprawdzić i znalazłem coś niesamowitego. Niesamowite będzie, jak zostaną jeszcze jakieś jajka na śniadanie. Ot, jesteś chodzącym żołądkiem, wiesz? A ty chodzącym mózgiem, widzisz? Uzupełniamy się. Przeczesywałem sieć, żeby sprawdzić właściciela tego domu i dotarłem do zakodowanej strony. Całą noc się włamywałem, ale było warto. Znalazłem umowę podpisaną przez jakiegoś Franza Hoppera. To chyba właściciel. Myślisz, że on ma coś wspólnego z Joko? Stary, z tamtego ogrodu prowadzi tajne, bezpośrednie przejście do naszych kanałów. Koleś musiał mieć do czynienia z superkomputerem. No właśnie. Odszukałem tego Franza Hoppera i wiecie co? Był nauczycielem fizyki tutaj, w naszej własnej budzie. Prawda, że to dziwne? O, prywatna łazienka. Każdego ranka to samo. Ja. Życie się zaczyna dopiero jak Fifi skończy. Cicho, małolaty. Jednak postoisz tu za 2 godziny. Lepiej idź na górę. Są wolne prysznice i żadnych dziewczyn. Prysznice dla dziewczyn są na dole. A Elita Stones! Co ty tutaj robisz? Nie krzycz na nią, Jim. Ona jest nowa. Ta, no. Nowa czy nie? Nie ma czego szukać w łazience u chłopaków. Ale ja myślałam... Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Następnym razem wylądujesz na dywaniku u dyrektora. Co panno Einstein, miałam rację, nie? Nie było tu żadnych dziewczyn. Fifi, mamy już dość twoich kiepskich żartów. I odczep ty się wreszcie od Aelity. Wiedziałaś, że ci uwierzy, nie? I co z tego, Ulrik, kotku, ona musi się wreszcie przyzwyczaić. Żyjemy w prawdziwej dżungli. Święte słowa, właśnie patrzę na pawianicę. Zamknij się. Co za wredna baba.
Jak mogły się całować? Daj spokój, od to prehistoria. Sądzisz, że właściciel pustelni i nauczyciel fizyki to może być ta sama osoba? No zastanów się. To byłby niesamowity zbieg okoliczności, gdybyśmy znaleźli w promieniu kilkuset metrów dwóch różnych Franców Hopperów. Tak czy inaczej, trzeba będzie się upewnić. Po historii mamy naukę w bibliotece. Może tak pomyszkujemy w naszym szkolnym archiwum? Dobry pomysł. Pójdę z tobą. Nie powinnaś iść. Już rano miałaś wpadkę pod prysznicami. Jeśli Jim przyłapie cię w archiwum, to na pewno cię zawieszą. Dobra, na razie. Spotkamy się w stołówce. Wszystko dobrze, Elita? Nie mogę się przyzwyczaić. Znowu mi się śnił ten sam sen, ten koszmar. Jesteś tu dopiero od tygodnia. Zobaczysz, niedługo wszystko się ułoży. E, F, G, H. H jak Hopper. O, niedobrze. Co wy tu robicie? No, chłopcy. My szukamy tego, nauczyciela. Naprawdę? Którego? Pani Meyer. Hopper. Brawo. A właściwie to chyba o tej porze wszyscy nauczyciele są na lekcjach. Wszystko w porządku. Znalazłem panią Hertz. Dzień dobry. Ej, czego tak tu sterczysz? No co jest? Rusz się! Co, złotko? Pasowa z kiełbasą czy ziemniaki i kotlet? No... Ty, pośpiesz się! Ludzie chcą jeść! O? Teraz my. Ja chcę pasole. A ja kotlet. Jej, mało brakowało. No. Nie ma wątpliwości. Porównałem podpis nauczyciela z podpisem na tamtej umowie z internetu. Identyko. Może tak poszperać w tej pustelni. Dowiemy się czegoś o tym nauczycielu. Świetny pomysł. Ale mieliśmy się spotkać z Elitą. To zajmie chwileczkę. Trochę poczeka. Yumi! Wracasz na tę swoją północ? Jasne. Tam jestem u siebie. Wygląda tak samo koszmarnie. Czego szukamy? Skąd mam wiedzieć? Jeśli ten cały Hopper miał coś wspólnego z Xaną, to może znajdziemy jakieś informacje na temat wirusa Aelity. No? Niewiele. Książki do fizyki. Planck, Heisenberg, Schrödinger. Hej! A co to tu robi? Wojny tunickie? Co to? Punickie, a nie tunickie. To wojny między Rzymianami a Kartagińczykami. Przerabialiśmy je rok temu. Nic nie pamiętasz? Nie. Historyczna nędza. Widzicie to? Na pewno notatki Hoppera. Cisza, gdzie jest Aelita? Jeremy, wiesz dlaczego jej nie ma? Aelita? Przykro mi, nie wiem. Ale ja wiem, wróciła do Kanady. Kanady? Tak, tak mi powiedziała. Mówiła, że tam czuje się jak u siebie. Elizabeth, przestań rozpraszać kolegów albo wyślę cię do gabinetu ojca. Ej, Sisi, nie Elizabeth, jak ja nienawidzę tego imienia. Przepraszam, okropnie się czuję. Czy mogę iść do pielęgniarki? Oczywiście. Odprowadzę go. Co?
Cóż, no niech wam będzie. Tylko szybciutko. Jeremy, czekaj! Dokąd biegniesz? Do fabryki! To ona tam jest? Powiedziała Sissy, że wraca do Kanady. Chodziło jej o to, że wraca do miejsca, z którego pochodzi. To znaczy do Lioko. Dobrze. Znalazłem ją. Sama się zwirtualizowała. To bardzo dziwne. Po co jej to było? Może tęskni za domem? Czy Yumi wie? Dostała wiadomość. Do skanerów. Szybko. Aelita, słyszysz mnie? Odezwij się. Yumi! Dostałam wiadomość na basenie. Co się stało? Biegnij do skanera. Chłopaki już tam są. Później ci wyjaśnię. Jeremy, ratuj! Rita, nie bój się. Oni zaraz tam będą. Transfer Ulrika. Transfer Oda. Transfer Yumi. Skan i wirtualizacja. Widzicie ją? Jeszcze nie. Idźcie na północ. Biegiem. Jeremy, jestem otoczona. Śpieszcie się, Aelita wpadła w pułapkę. Dawaj, Ulrik, ty biegasz najszybciej. Racja. Za późno. Krap. Drugi jest za wami. Dobra, no to zaczynamy. Aelita się wymknęła. Twój ruch, Od. Uwielbiam to. Bardzo ładnie, kochani. A teraz szybko. Bloki doganiają Aelitę. To na co czekasz? Wołaj taryfę. Już się robi. Szybko, Jeremy. Materializacja pojazdu. No to wiatr. Już jadą po ciebie. Aelita! Co? Zniknęła? Pewnie jest na nas wściekła. Nie czas na żarty, Od. Zniknęła mi z ekranu. Czy ona... Ona... Nie, wątpię. Po prostu zniknęła mi z ekranu. To jest... Czekaj. Co się dzieje? O, jest. Złapałem sygnał. Bardzo słaby, ale... Hej, to dziwne. Aelity nie ma w tym sektorze. Właściwie w żadnym sektorze jej nie ma. Czekaj. Możesz to trochę wyjaśnić? Nie. Nie mogę. Powiedzmy, że jest w sektorze... który nie istnieje. W piątym sektorze. Piąty sektor? Zwariowałeś czy co? Nie. Może mi się uda coś zrobić. Może... Witaj w Kartaginie.
Długo to potrwa, Jeremy? Chyba nie. Oj, oj, teraz się zaczyna dziać. Co my tu robimy? Czekaj, mam mały kłopot. To całe szczęście, że nie duże. Szukam hasła. Czegoś związanego z Kartaginą. Nie czas na lekcję historii. Lekcja historii. Tego mi właśnie trzeba. To zbyt łatwe. Laserowa strzała! Hannibal? Generał Kartaginy? Jego ojciec? Nie. Hej, Jeremy! Nie śpiesz się! Siostra Hannibala? Salambo? Czekamy, Einstein. Ludzie, robię co mogę. Jeremy, długo już nie wytrzymamy. Zaraz coś wymyślę. O nie, ja już nie daję rady. To jakieś błędne koło. Witaj w Kartaginie. Zaraz. Tu trzeba wejść do środka Kartaginy. Znaczy pokonać Kartaginę. Ale kto pokonał Kartagińczyków? Styfion! Styfion! Dawaj! O, nie do wiary! Ej, szerszenie odlatują! Wracajcie, tchórze! Co ta kula tu robi? Chyba wywołało ją hasło Styfion! Hej! Witajcie w piątym sektorze, kochani. Jak on wygląda? Jak kula. Chyba złe wieści. Hej, co się dzieje?
Jeremy, tutaj jest taka rzecz. Znieść ją! Ta rzecz odbiera Aelicie pamięć! Dzieje się coś dziwnego. O nie, jest niedobrze. Uciekajcie! Dobra. O, nogi! Samoupory. Co teraz? Czekajcie, wprowadzam znów kot. Scypion. To ja dynia, kopciuszku. No i proszę, zaraz was tu wprowadzę. Aelita, ty wejdź do wieży, tam cię zmaterializuję. Materializacja Yumi. Materializacja Oda. Materializacja Ulrika. Szkoda, że tego nie widziałeś, te odjechane potwory, a po środku to coś z mackami trzyma Aelitę. Wyobrażacie sobie, że to coś kradło mi pamięć? Tak. Jedno jest pewne, Xana chce coś z ciebie wyciągnąć. Ale co? Musimy się dowiedzieć. Chciałbym już wrócić do tego sektora. Tyle tam fajnych rzeczy. Pójdę z tobą, to będzie odjazd. Ej, nie tak szybko. Najpierw muszę go zbadać. Na razie to nieznane terytorium, więc potencjalnie niebezpieczne. Nie gniewacie się na mnie, że sama wróciłam do Lioko. Ja nie wiem, co we mnie wstąpiło. Musiałam. Nie tłumacz się, Aelita. Wiemy, co się stało i nie gniewamy się. Będę z tobą spędzał więcej czasu. Tak. A jak chcesz, to cię nauczę mnóstwa sposobów, jak posłać Sisi do diabła. Od! Nie wiesz czasem, co to było, co robiło pod prysznicem? O! Co za piękny obrazek! Odnaleźliście panią Einstein! Tak, podczas gdy ty brałaś trzeci dziś prysznic. Sam wiesz, Ulrik, kotku, że taki śliczny kwiatek jak ja trzeba często podlewać. Ty! Tak, bo może kiedyś mózg ci wykiełkuje. Szpiry. Chyba Ot może uczyć się od ciebie. Szybko załapię. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska.